Kolejne pytanie. Bardzo dzień dobry, panie premierze. Jacek Ozdoba, poseł na Sejm w ramach interwencji. Pośle, proszę im przerywać, pan premier. Proszę, ale, nie, panie pośle, proszę mówić. To pan przeszkadza, pana podwładny. Dziękuję bardzo, panie premierze. Chciałem panu zapytać, jak panu nie jest wstyd? Po pierwsze, widzicie różnicę, że ja dopuszczam do głosu wszystkich. Nawet tych, którzy mówią czasem nieprawdę, bo też trzeba, jak się używa mocnego słowa wstyd, to zastanowić się nad waszym postępowaniem, nad postępowaniem naszych poprzedników. Czy zbudowaliście zaporę, która jest nie do przejścia, bo tak mówiliście? Nie, musimy ją dzisiaj wzmacniać. Czy zmieniliście przepisy w zakresie użycia broni? Nie, musimy to zrobić teraz my. Czy zrobiliście pomoc prawną dla żołnierzy, jeżeli są w takiej sytuacji, gdy są prowadzone wobec nich dochodzenia? Nie, przez 8 lat tego nie zrobiliście. Cześć, moi drodzy. Dzisiaj nie będzie ani prześmiewczo, ani wesoło, a będzie bardzo na poważnie. I przyznam wam się, że gdy usłyszałem o tym, gdy przygotowywałem ten dzisiejszy materiał, mimo że jestem z natury spokojnym człowiekiem, naprawdę się we mnie zagotowało. A chodzi o temat, który poruszył całą opinię publiczną, no i oczywiście też podzielił. A dokładnie chodzi o aresztowanie tych żołnierzy, którzy oddali strzały, broniąc się przed tymi migrantami całymi. Powiem wam tak, pisowcy, i tutaj jeszcze jedna sprawa. Nie chcę tutaj nikogo bronić, ani nie wiem, oceniać. Po prostu chcę przedstawić swój punkt widzenia, jak zawsze. Jednego jestem pewien, pisowcy w propagandzie, w przeinaczaniu, w pomijaniu szczegółów, w pomawianiu, w przypisywaniu swoich błędów innym, są mistrzami. W propagandzie są po prostu mistrzami i sam Goebbels by się nie powstydził takiej propagandy, jaką mają pisowcy. I to trzeba im przyznać. Zacznę może w ten sposób. Pisowcy zbudowali płot za miliardy, który można tak naprawdę sforsować w 30 sekund przy użyciu lewarka do samochodu za 40 zł. Płot, przez który można rzucać do żołnierzy nożami, dzidami, konarami, butelkami, no czym tylko sobie zapragniesz. Teraz oskarżają Tuska i jego rząd o tragiczną śmierć, wykorzystują ją do politycznej propagandy. Dla mnie, przepraszam za wyrażenie, ale skurwysyństwem w czystej postaci jest robienie swojej brudnej polityki na tragedii, na śmierci czyjejś osoby. Ale domena pisowców to jest budowanie wizerunku na nieszczęściu, na śmierci, na trumnach. No, mają w tym doświadczenie już od wielu lat. Pisowcy są zdolni do każdej podłości, do każdego skurwysyństwa, do każdego kłamstwa, byle być przy korycie. I to jest moje zdanie, którego nie zmienię, bo pokazują to każdego dnia. Posłuchajcie, dawno tak się nie wkurzyłem. Okazuje się, że prokuratura Bodnara postawiła zarzuty trzem żołnierzom, którzy broniąc się przed naporem migrantów oddało strzało ostrzegawcze. Ponoć zakuto ich w kajdanki. Cała sytuacja miała mieć miejsce kilka tygodni temu. W ostatnich dniach jesteśmy świadkami sytuacji, w której polscy żołnierze ranni trafiają do szpitali. Niektórzy znajdują się w ciężkim stanie. Czy może dlatego tak się dzieje, bo polscy żołnierze nie mogą się bronić, bo grozi im zarzut od prokuratury Bodnara? Jest to wielki skandal, który należy szybko wyjaśnić. Polscy żołnierze muszą się bronić, kiedy są atakowani przez nielegalnych migrantów, a Bodnar powinien podać się do dymisji.
I tutaj chyba każdy się ze mną zgodzi, że to jest skandaliczna sytuacja, która była na granicy z Białorusią, gdy zatrzymano żołnierzy, którzy oddali ostrzegawcze strzały. Ta sytuacja też wywołała taką prawdziwą histerię w PiS-ie. Jeden przez drugiego. Ludzie Kaczyńskiego zapewniają o swoim patriotyzmie i odmawiają go politykom rządów Tuska. Obecnie, i tutaj przytoczę kilka słów no, certyfikowanego kłamcy Morawieckiego. Posłuchajcie, co ten człowiek, za przeproszeniem, pierdoli. Obecnie rządzący grają w jakiejś niepolskiej orkiestrze, grają w orkiestrze kremlowskiej. Żołnierze będą obawiali się nie tylko o swoje życie, ale też o podjęcie działań obronnych. Siła obrony wschodniej granicy RP zostanie zdecydowanie osłabiona. To hańba. Donald Tusk powinien podać się do dymisji. To nosi znamiona sprzeniewierzenia się polskiej racji stanu, mówi Morawiecki. Tusk lansował się na granicy. W tym samym czasie żołnierze w kajdanach byli doprowadzani do aresztu. To jest ta ich tarcza wschód. To nie tylko blamaż, kompromitacja, to hańba rządu Tuska, nawija Morawiecki. Czyli widzicie tutaj czystą politykę. Czystą politykę, taką tępą pisowską propagandę na tym, co się dzieje na wschodniej granicy, na tle tragicznej śmierci tego polskiego żołnierza. Te sukinsyny nie mają żadnej świętości, żadnej godności, żadnego honoru. Oni po prostu wykorzystają wszystko i wszystkich bez mrugnięcia okiem. Morawiecki jeszcze powiedział na konferencji prasowej, którą zwołał: drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze, ja wam dziękuję. Dziękuję wam w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich Polaków, za waszą odważną postawę, za to, że nie wahacie się bronić naszych granic wbrew temu, co robią, uwaga, obecnie rządzący. A co oni robią? Powołują to prokurator Bodnar, który ma krew na rękach w tym, co się stało. Powołuje zespół do wyłapywania takich zachowań żołnierzy, którzy mogą doprowadzić żołnierzy do aresztu. Powiem wam, że no naprawdę mnie, za przeproszeniem, kurwica wzięła, jak tego słuchałem. I Morawieckiemu mogę powiedzieć tak: Wateuszu, kurwa, dorabiałeś się na krzywdzie innych. Jesteś zwykłym, podłym łajdakiem, kłamcą sądownie certyfikowanym. Bezczelnym złodzieju, kolaborancie z europejskim proputinowskim, zdradzieckim motłochem. Ty bezwstydna kanalio, przyjdzie i na ciebie kolej, bo inaczej w słowa tego ubrać chyba nie można. A za tekst Bodnar ma krew na rękach, Morawiecki powinien stanąć przed sądem. Ten obrzydliwy typ posunie się do każdej podłości, do każdego skurwysyństwa, tylko po to, by zakopać informacje o setkach milionów, które ukradli jego ludzie. A bezczelnie bogacili się na wojnie, na cierpieniu innych. Tak uważam. A jeśli chodzi o śmierć tego polskiego żołnierza, nie chcę o tym dużo mówić, bo nie będę się zniżał do poziomu pisowców. Nie będę grał na tragedii tego żołnierza i jego rodziny. Tak to tylko potrafią nisko upaść właśnie takie mędy jak Morawiecki i jemu podobni. Za śmierć polskiego żołnierza na granicy odpowiadają tak naprawdę trzy osoby. Nielegalny emigrant, który dźgnął go nożem, oraz Łukaszenka i Putin, który tego emigranta na granicę przysłali, przywieźli. A osoby
wykorzystujące śmierć tego żołnierza do politycznej wojenki, to zwykłe skurwysyny, zwykłe hieny. Takie są fakty. A ci wszyscy politycy PiS, czy tej suwerennej Rosji, odczyniający ten swój trupi balet na trumnach żołnierza, wiążąc jego śmierć ze wcześniejszym działaniem rządu, powiem wam, muł i wodorosty, oni nigdy nie wyjdą z szamba, w którym politycznie dojrzewali. Smoleńsk to rozpoczął i końca nie widać. No, to jest w czystej postaci obrzydliwy hienizm. Pan wie, ale według doniesień Onetu było tak, że najpierw interweniowali żołnierze, potem przyjechała Straż Graniczna. Proszę nie rozwadniać i ta straż, panie redaktorze. Panie premierze, i potem Straż Graniczna wnioskowała do prokuratury sprawy tych straż żołnierzy. Straż Graniczna pod rządami Tuska wnioskuje o aresztowanie, o zatrzymanie żołnierzy. Dostali sygnał od Tuska telefoniczny? Czy pan to rozumie? Pod rządami Tuska powiedziałem. On za to odpowiada. Po takiej hańbie, po takim skandalu powinien się podać do dymisji. Dlatego, że to osłabia siłę i odporność państwa polskiego. Żołnierze, którzy są od tego, żeby na wojnie bronić nas, żeby chronić polskich granic, zostali dzisiaj zastraszeni. Jaki żołnierz użyje teraz broni w samoobronie? Jaki żołnierz użyje broni, jak ci muzułmańscy migranci będą atakowali polskie kobiety? Jaki policjant użyje broni po tym, co się stało? Panie redaktorze, czy pan rozumie to, co się stało tam na granicy, oprócz tego, że oni to ukrywali przez 2 miesiące przed opinią publiczną? Tusk ukrywał to przed opinią publiczną. To jest prawdziwy skandal. Moi drodzy, tak wspomniałem... Ta cała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie trwa od pół roku. I tutaj obwinianie tylko rządu Tuska no jest czystą hipokryzją, jeśli nie skurwysyństwem ze strony PiS-u. Sęk w tym, że prawda jak zwykle jest nieco bardziej skomplikowana niż chciałby to Morawiecki i te wszystkie kundle, które tak teraz szczekają. Kryzys na granicy trwa już niestety od wielu lat. I to Morawiecki i jego rząd jest odpowiedzialny za to, że nie wprowadzono rozwiązań prawnych określających warunki użycia broni przez żołnierzy. Przez 8 lat tego nie wprowadzili. I na Nowogradzkiej drżą teraz, że to karygodne zaniedbanie zostanie im przypomniane. Tutaj na kilka dni przed wyborami do Europarlamentu może to oznaczać klęskę, stąd też ta cała pisowska histeria, ta cała pisowska nagonka. Pisowska wersja jest też taka, że to Tusk z Bodnarem aresztowali tych żołnierzy. No prawda jak zawsze jest inna, ale pisowcy o tym nie wspomną, no bo i po co? Prawda jest taka, moi drodzy, że prokurator od Ziobry, przyjaciel Ziobry, nominat, pupil Ziobry, w maju osobiście objął nadzorem postępowanie i ukrył to. Prokurator Tomasz Janeczek, powołany w ostatnich dniach urzędowania Ziobry, to jest zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych. W maju osobiście objął nadzorem postępowanie, w którym postawiono zarzuty żołnierzom interweniującym na polsko-białoruskiej granicy. Janeczek ukrył pismo w tej sprawie przed obecnym kierownictwem prokuratury. I tutaj z treści wynika, zaraz wam pokażę całe te pismo. I tutaj z treści tego pisma wynika, iż 29 kwietnia zastępca dyrektora do spraw wojskowych w prokuraturze krajowej Mieczysław Śledź zwrócił się do Janeczka z prośbą o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym śledztwa prokuratury okręgowej w Warszawie. 6 maja Janeczek wyraził na to zgodę. Nie Bodnar, nie Tusk,
ale pisowski nominat. Tych żołnierzy aresztowała Straż Graniczna na polecenie prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. Nie na polecenie Bodnara czy Tuska. To człowiek Ziobry, powołany pod koniec kadencji PiS. I co ciekawe, odwołać go może tylko i wyłącznie Duda. Także tutaj pisowcy nie będą mogli powiedzieć, że Bodnar, czy Kamysz, czy Tusk mogli go odwołać i temu zapobiec. Nie, jego tylko i wyłącznie może odwołać Duda. Więc szanowni pisowcy, nie siejcie fermentu i nie skłócajcie Polaków, bo jak chamy niemyte. Po prostu troszeczkę prawdy, troszeczkę przyjąć na klatę to, co jest rzeczywistością, a nie tępą, chamską propagandą. A co Bodnar ma wspólnego z żandarmerią wojskową i przeżartą do cna kiłą bezmyślnego wazeliniarstwa pomazańców Macierewicza i Błaszczaka, których jeszcze nie zdążono wywalić ze służb? To dowódca wojskowej grupy zadaniowej Podlasie. Do 29 marca był nim generał brygady Rafał Miernik. Zdecydował o skierowaniu materiału, który otrzymał od Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Ta podjęła kolejne decyzje o skierowaniu sprawy do pionu wojskowej prokuratury, czyli do nominata Ziobry Janeczka. No, jak jeszcze można to bardziej dosadnie wytłumaczyć? Jestem murem za polskim mundurem. Postępowania przeciwko żołnierzom broniącym granicy powinny zostać natychmiast umorzone. Prokuratorzy, którzy stawiali zarzuty, powinni zostać natychmiast zwolnieni i to im zarzuty powinny zostać postawione. To jest sprawa polskiej racji stanu, elementarnej uczciwości wobec represjonowanych żołnierzy. Ministrowie Bodnar, Kosiniak-Kamysz wiedzieli o tych zatrzymaniach już od 2 miesięcy. Powinni zostać zdymisjonowani. Jeśli się mylę, poprawcie mnie, ale według mnie no, kogoś tutaj dokumentnie, delikatnie rzecz ujmując, popierdoliło. Straż Graniczna, której młodzi żołnierze Wojska Polskiego ratowali skórę, zamiast docenić i podziękować, doniosła na nich i wezwała ziobrową prokuraturę, znaczy ziobrowego prokuratora. No i wyraźnie uważają, że po incydencie z nożem należy nastawić drugi policzek, tylko czemu no, nie swój. Ministrowie MON i MSW i A na natychmiastowy dywanik powinni pójść do premiera, a odpowiedzialnych dowódców Straży Granicznej zdegradować i wysłać na pierwszą linię pod płot razem z tym nadgorliwym prokuratorem. Przecież to wszystko poszło w eter. Rosyjska, białoruska propaganda natychmiast puściły to w obieg. A napastnicy po takim zapewnieniu absolutnej bezkarności będą jedynie z dnia na dzień coraz bardziej agresywni. I chyba wypada też wspomnieć, jakie to jest przedwyborcze paliwo rakietowe dla tych zjebanych hipokrytów z PiS-u, za których kadencji Macierewicz osobiście ścigał żołnierzy z Nargarkel. Pamiętacie tę sytuację? Wtedy nie było murem za mundurem, wtedy nie było atakowania, poniżania polskiego żołnierza, czyżby? To wam przypomnę. Sposób potraktowania tych żołnierzy przypomina to, jak żandarmeria wojskowa potraktowała żołnierzy w sprawie Nargarkel. Oni też zostali skuci w kajdany, rzucono ich na ziemię. To zdarzenie było w 2007 roku, podczas którego polscy żołnierze ostrzelali afgańską wioskę. Wszyscy polscy żołnierze zostali uniewinnieni przez sądy. Teraz, kiedy nasi na granicy strzelali, jak należy sądzić, w obronie własnej, nikomu nic nie czyniąc, reakcja jest dokładnie taka sama jak za Macierewicza.
Jego cień nadal snuje się po korytarzach żandarmerii wojskowej. To wychowankowie właśnie Macierewicza. Nie mogą się od tych metod uwolnić, tłumacząc, że takie mają procedury. To nieprawda. Nie skuwa się polskiego żołnierza w mundurze w kajdany. I tutaj uważam, że nadszedł czas, by minister Bodnar się temu przyjrzał i odpowiedział, dlaczego żołnierzy, którzy nikomu krzywdy nie zrobili, w tak haniebny sposób się potraktowało. I tutaj dość kalania polskiego munduru przez żandarmerię wojskową i ziobrowych prokuratorów. Tak trzeba o tym mówić, bo taka jest prawda. Taka sytuacja, moi drodzy, zdarzyła się już drugi raz i to ludzie właśnie z tak zwanej prawicy się do tego przyczynili. Że polscy żołnierze zostali zakuci w kajdanki na granicy. No w wojsku po prostu wrze. Żandarmeria wojskowa, jak wspomniałem, zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców. Ziobrowy prokurator, który się uchował, a którego Duda nie chce odwołać, oskarżył o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Oficerowie wojskowi mówią o zhańbieniu munduru, o poniżaniu godności żołnierskiej, z czym się tutaj całkowicie zgadzam. Ale według mnie dla pisowca oni mają mordy pełne Bóg, honor, ojczyzna, murem za mundurem, a swoje robią i tak naprawdę żołnierzy mają w dupie. Oni im mają służyć do zdobycia władzy. Takie jest moje zdanie, ale lećmy dalej. Pozwólcie, że wam też przypomnę sekwencję tych całych zdarzeń, bo to też pisowcy bardzo, ale to bardzo rozmydlają. Przełom marca i kwietnia tego roku, odcinek polskiej granicy z Białorusią w okolicy miejscowości Dubicze-Cerkiewne. To ten sam rejon, w którym pod koniec maja zostanie dźgnięty polski żołnierz. Stacjonują tam żołnierze 1. Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki z Kompanii Wsparcia, którzy wspierają działania Straży Granicznej. Tej Straży Granicznej, która ich aresztowała i która na nich doniosła. Ich zadania polegają na patrolowaniu granicy, tak aby na polską stronę nie przedostali się nielegalni emigranci wykorzystywani przez reżim białoruski jako element wojny hybrydowej. Kiedy uchodźcy przekraczają granicę, polscy żołnierze zaczynają strzelać w górę. Pada kilka strzałów ostrzegawczych zgodnie z prawem użycia broni. No nie pomaga. Uchodźcy napierają naprzód. Padają kolejne strzały ostrzegawcze. Migranci nadal napierają. W końcu żołnierze w ramach obrony własnej zaczynają strzelać przed nimi w ziemię. Przebieg zdarzenia został potwierdzony w biurze prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj się zaczyna cały ten właśnie cyrk, że Straż Graniczna donosi na tych żołnierzy, prokurator ziobrowy każe ich aresztować, skuć w kajdany i aresztować. I tutaj właśnie wchodzi do gry cały na biało Tomasz Janeczek, zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych. Już 6 maja objął nadzorem służbowym sprawę dotyczącą żołnierzy, którzy oddali strzały na granicy w stronę migrantów, którzy nielegalnie próbowali przedostać się do Polski. Prokurator generalny Bodnar na dzisiaj, czyli na piątek, zaprosił na pilne spotkanie z Janeczkiem. Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzutów dla żołnierzy,
którzy prowadzili interwencje wobec grupy tych agresywnych migrantów usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju. I teraz pytanie, dlaczego dopiero teraz, niektórzy się pytają, dlaczego dopiero teraz to wszystko tego, a to już wam mówiłem na samym początku, że właśnie Janeczek zataił tą całą sprawę przed kierownictwem, czyli między innymi przed Bodnarem. Jest też fakt taki, że zgodnie z artykułem 45 punkt 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej można jej użyć między innymi wtedy, gdy zaistnieje konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nieruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. No i tutaj przesłanki zaszły, ci ludzie byli agresywni, nielegalnie przechodzili. Nie wiem, czemu ten ziobrowy prokurator kazał ich aresztować. Chociaż z drugiej strony powiem wam, że jeśli tak połączyć kropeczki, to zwróćcie uwagę na taki przypadek. Nominat, przyjaciel Ziobry aresztuje żołnierzy, ukrywa to, a na parę dni przed wyborami się to wszystko ujawnia. No, ja bym powiedział, że bardzo to przypomina sprawę afery taśmowej u Sowy. Trzymali, jestem niemal przekonany, może nie do końca, ale niemal przekonany, że to wszystko było zaplanowane, zorganizowane, by skompromitować rząd. Po prostu zagrali żołnierzami dla własnych korzyści. I powiem wam tak, moi drodzy, jest to, co wyszło, jakby na to nie patrzeć, jest to kompletna kompromitacja wojska i państwa. Przecież ci żołnierze nie pojechali tam, bo takie było ich widzimisię. Nie pojechali tam z prywatną bronią. Na granicę wysłało ich polskie państwo, a wojsko wydało im broń. Ci żołnierze dostali zadanie, by strzec naszej granicy. Wykonali je. A teraz państwo traktuje ich jak bandytów. Za to powinny polecieć głowy dowódców. Gdzie byli, gdzie oni byli, ci dowódcy? Jak żandarmeria wyprowadzała ich podwładnych w kajdanach, gdzie byli dowódcy tych właśnie żołnierzy? Powiem wam, że to się w głowie, po prostu w głowie nie mieści. Zdarzenie, które rozegrały się w tych Dubiczach Cerkiewnych, były skrzętnie ukrywane przez dowództwo polskiej armii, oprócz ich uczestników o sprawie wiedziało jedynie bardzo wąskie grono najwyższych dowódców. Jednak ci doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jaki ferment to wywoła w szeregach wojska i nie tylko, które nadal liże rany po sprawie Nargarkel. Wówczas chodziło o to, że służby kierowane przez ówczesnego szefa SKW Antoniego Macierewicza oskarżyły polskich żołnierzy służących w Afganistanie o zbrodnię wojenną i zabicie z premedytacją afgańskich cywilów. Siódemka polskich żołnierzy została skuta w kajdany na oczach rodzin i potraktowana jak bandyci. O tym pisowcy już jakoś dziwnie nie pamiętają, że ich ukochany Antoni Brzoza Macierewicz tak właśnie poniżył żołnierzy, którzy walczyli w Afganistanie. Tak jak wspominałem, po latach okazało się, że w Afganistanie doszło do nieumyślnego wypadku. Sprawa położyła się jednak cieniem na Wojsku Polskim. Przez lata żołnierze bali się strzelać, sądząc, że może ich spotkać takie same upokorzenie jak siódemkę spod Nargarkel. I tutaj
Nie wiem, czy pisowcy nie zrobili tego umyślnie, żeby osłabić. Tu niby postawili płot, który i tak można przy pomocy lewarka za 40 zł pokonać. Czy nie robili tego właśnie specjalnie, żeby osłabić ochronę wschodniej granicy, którą PO zapowiedziało, że będzie wzmacniać? Druga sprawa. Wykorzystali żołnierzy do swojej brudnej politycznej gry. I tutaj rzeczywiście najważniejsi politycy w kraju stanowczo wypowiedzieli się na ten temat tuż po dźgnięciu polskiego żołnierza. Tusk powiedział, że naszej granicy będziemy bronić wszystkimi dostępnymi środkami. Jeszcze bardziej jednoznacznie wypowiedział się wiceminister obrony Tomczyk w Radiu Z. Powiedział, zawsze żołnierz wtedy, kiedy jest atakowany, ma prawo do użycia broni. Tak mówi prawo i to jest taka logika, z którą mamy do czynienia. Pisowska propaganda mówi, że PO, Tusk zabraniają żołnierzom strzelać, co jest gówno prawda. MON w swoim oświadczeniu zapewnił, że dowódcy nie zabraniają żołnierzom użycia broni palnej, dodając, że tylko w maju bieżącego roku, czyli miesiąc temu, żołnierze pełniący służbę na granicy oddali ponad 700 strzałów ostrzegawczych. Jakoś ich wtedy nikt nie aresztował. Pomyślcie nad tym, moi drodzy. Jeszcze raz, bo to trzeba powtarzać jak mantrę. Sprawa zatrzymania żołnierzy za strzały na granicy to prokurator Ziobry Tomasz Janeczek osobiście objął swoim nadzorem postępowanie w stosunku do tych żołnierzy. Nie tylko objął osobistym nadzorem, ale nie informował swoich przełożonych, w tym Bodnara. A Janeczka broni Duda i nie pozwala go odwołać. To jest dopiero ciekawostka, prawda? Rząd Tuska chce wyczyścić, że tak powiem, prokuratorę z tych pisowskich namiestników, tych sługusów Ziobry, ale Duda blokuje. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody pana prezydenta. Jeszcze dziś prześlę stosowne pismo do pana prezydenta. Będziemy się widzieli z panem prezydentem w poniedziałek tam przy granicy. Mam nadzieję, że do tego czasu uzyskam akceptację pana prezydenta wymaganą przepisami prawa na rzecz tej zmiany. I teraz, moi drodzy, pytanie. Czy Duda pozwoli odwołać człowieka Ziobry Janeczka? Bo fakty są takie. Ta cała sprawa zatrzymania żołnierzy wyglądała jak prowokacja prokuratora Ziobry, Tomasza Janeczka, wspieranego przez Dudę. To prokuratorzy Ziobry, Tomasz Janeczek i Mieczysław Śledź kazali aresztować i zakuć w kajdany żołnierzy. Janeczek ukrywał ten fakt przed przełożonymi, a także przed między innymi Adamem Bodnarem. I ja obstawiam, że mimo wszystko Duda nie pozwoli odwołać prokuratora Ziobry Tomasza Janeczka. Będzie go chronił. Chyba to można nazwać prowokację i całą aferę bezpośrednio, wydaje mi się, jest umoczony też Duda. Jeśli nie pozwoli odwołać tego gościa, który kazał aresztować i zakuć w kajdany polskich żołnierzy, to będzie jawnym dowodem na to, że Duda też w tym macza palce. Okej, przybliżę wam trochę
osobę i karierę Tomasza Janeczka, bo jest dość ciekawa. I posłuchajcie. Tomasz Janeczek, odpowiedzialny za aresztowanie polskich żołnierzy, ulubieniec i człowiek od czarnej roboty Święczkowskiego i Ziobry. Chroniony przez Andrzeja Dudę, prowadził akcję oskarżenia lekarzy, którzy opiekowali się ojcem Ziobry. Osobiście nadzorował śledztwo w sprawie mafii węglowej i naciskał prowadzących je prokuratorów, aby wydali nakaz zatrzymania Barbary Blidy. Wiemy, jak to się skończyło. Prowadził i nadzorował wymyśloną aferę Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, która się okazała po prostu bzdurą. Spowodował dwie kolizje, nie został ukarany. Wpływał na działalność śledczych, czyli prawdziwy, usłużny, mierny, bierny, ale wierny. I taki prokurator właśnie kazał aresztować polskich żołnierzy. Jeszcze raz powiem, nie Tusk, nie Bodnar, ale właśnie ten ziobrowy sługus. I jeszcze raz, żeby się utrwaliło. Czyli tak, ziobrowy prokurator Mieczysław Śledź pisze do prawej ręki Ziobry, prokuratora Janeczko, o rzekomo drastycznym działaniu polskich żołnierzy na granicy. Ten ukrywa sprawę przed zwierzchnikiem, Adamem Bodnarem, po czym sprawa wypływa na kilka dni przed wyborami. Oceńcie to sami. I tutaj formalnie za zatrzymanie polskich żołnierzy odpowiada Tomasz Janeczek, zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, którego nie można zdymisjonować ze względu na sprzeciw rezydenta Dudy. Janeczek to jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów Ziobry. No cóż, to chyba zostawię bez komentarza. I jest oczywiste, że ten ziobrowy prokurator Janeczko popełnił, że tak powiem, szkolny błąd prawny. Nawet jeśli przyjmując, że żołnierze dopuścili się występku z artykułu 231 i 160 kodeksu karnego, to prokuratura musi uznać, że to było w warunkach obrony koniecznej. Jest to artykuł 25 ustawy 3 kodeksu karnego. Każde działanie żołnierza opierające bezprawny atak na granice państwa, nawet te, które przekracza granice obrony koniecznej, odbywać się w warunkach wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami zamachu. I z tego powodu każdy z tych żołnierzy nie podlega karze. Koniec, kropka. I kolejny dowód na to, że to raczej na pewno była chamska, pisowska prowokacja z wykorzystaniem polskich żołnierzy. Jedno, co jest pewne, co utwierdziło przynajmniej mnie, to to, że rząd musi oczyścić prokuraturę ze wszystkich tych złogów Ziobry, a są ich setki, gotowi do każdej prowokacji, do każdej podłości, również godzącej w polski mundur. Bo skoro oni nie wahają się okradać, wykorzystywać osoby najbardziej potrzebujące, najbardziej bezbronne, to nie zawahają się wykorzystać też polskiego żołnierza i polski mundur. I tutaj mój apel też, moi drodzy, jest, tutaj chodzi, że tak powiem, w trosce o zwierzęta. Od dziś nie mówmy, że Morawiecki czy pisowiec łże jak pies, bo to jest obraźliwe dla psa. Prawidłowa forma powinna brzmieć łże jak pis. I tak już na koniec, moi drodzy, bo się rozgadałem, powiem tak. Przekaz PiS jest taki, aby grzać temat granicy i zmarłego żołnierza, bo to jest ich polityczne złoto. Po prostu żygać, naprawdę żygać się chce od ich wyrachowania, braku jakiejkolwiek godności, honoru, jakichkolwiek skrupułów czy ludzkich odruchów. Dla mnie
nie powiem, że to są zwierzęta, bo obrażę zwierzęta. Oni nie są ludźmi. To są wyrachowane sukinsyny, według mnie. Bo żeby utrzymać się przy korycie, żeby odzyskać koryto, są gotowi splamić nawet honor polskiego munduru, honor polskiego żołnierza. I to, co ja się dowiedziałem, to, co wam przedstawiłem, jak dla mnie przedstawia najlepszy ku temu dowód. Nie wiem, jak wy o tym sądzicie, ale jak zawsze czekam na wasze komentarze, opinie. Piszcie, co wy o tym myślicie, jak to widzicie. Dodam jeszcze tylko, że jeśli ktoś z obecnego rządu się do tego przyczynił, ktoś z obecnego rządu jest temu winien, powinien tak samo ponieść wszelkie konsekwencje związane. Bo żaden polityk, żaden człowiek nie powinien plamić godności polskiego munduru. Tyle w temacie, a tym bardziej wykorzystywać do swojej brudnej polityki, do parcia na władzę, pieniądze. Powiem wam, że to, co w tym kraju się wyprawia, to, co pisowcy odpierdalają, się po prostu w głowie nie mieści. I dziwię się tym osobom, którzy ślepo wierzą pisowcom, którzy przytakują największą bzdurę, nie chcą tego sprawdzić, zweryfikować, tylko jakiś, nie wiem, jaki coś tam pierdolnie i wszyscy biją mu brawo, krzyczą patriota, Jezu, jaki on jest prawdziwy Polak i tak dalej. No, po prostu down umysłowy. Ludzie, zacznijcie kojarzyć fakty, zacznijcie sprawdzać, zacznijcie porównywać. Nie wierzcie ślepo jednemu czy drugiemu politykowi, jednej czy drugiej telewizji. Zacznijcie myśleć samodzielnie. To tyle. Dzięki. Sorry, że tak długo, ale no myślę, że temat był tego wart. Także dziękuję wam bardzo i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. To jakaś nowa jakość. Daniel Obajtek to człowiek z wizją. Dalej, pójdź kurwa, który na emeryturze powinien się po 60. Daniel Obajtek poprzez wzmacnianie polskiej własności w gospodarce buduje polską wolność. Żeby te kurwy odczuły po kościach. Człowiek, który od wielu lat realizuje się w biznesie. Kurwa, tak, tych skoksów kopcimy lechej. Daniel Obajtek buduje dzisiaj koncern. Kurwa, to jest również człowiek, który dba o to, aby poprzez firmy, którymi kieruje, wzmacniać. No po prostu trzeba tego chuja i po prostu leci mu w dupę robę dwa zeliny. No innego to innego kurwa możliwości nie ma. Jestem przekonany, że Daniel Obajtek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. No, chuja, a jeszcze wielokrotnie o prezesie Danielu Obajtku usłyszymy, bo człowiek taki jak on nie spoczywa na laurach. No ja już tracę kurwa siły. No. Człowiek taki jak on nie zamyka etapu po to, żeby cieszyć się odniesionym sukcesem. Chcę ci powiedzieć, że szukają chuja do dupy. Mam to szczęście, ten zaszczyt móc z nim na co dzień współpracować i widzieć, że jego energia jest niespożyta. Kurde, ma to bokiem wychodzi. Daniel Obajtek jest wybijającą się postacią. Mam nadzieję, że za nim pójdą inni.